Zbliża się przed nami jeden z najważniejszych wydarzeń z perspektywy zarówno światowej polityki, jak i rynków finansowych tego roku, jakim są wybory prezydenckie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Historycznie patrząc na to, jak zachowywały się rynki, możemy stwierdzić, że choć sam rok wyborczy jest bardzo intrygujący dla inwestorów, tak patrząc z dłuższej perspektywy, wybory zwykle nie mają aż tak dużego wpływu na rynki finansowe. Natomiast z krótkiej perspektywy, to właśnie w, taki, w tym roku wyborczym widzimy podwyższoną zmienność. Ciężko jest stwierdzić, która strona przeważa, jeśli chodzi o to, jak radziły sobie rynki, szczególnie w ostatnich latach, biorąc pod uwagę fakt, że lata wyborcze przypadały, na bardzo dynamiczne zmiany, zarówno w całej globalnej ekonomii, jak i na kryzysy finansowe, takie jak kryzys w 2008 roku oraz 2020 rok, w którym kryzys związany z pandemią COVID-19 spowodował bardzo dynamiczne spadki na rynku akcji. Natomiast z perspektywy tego, co proponują kandydaci na prezydenta, możemy stwierdzić, że są sektory, które mogą potencjalnie zyskać na wyborze jednego lub drugiego kandydata. Największa wydaje się, że tutaj największa różnica będzie miała miejsce w obszarze w obszarze Energetyki, ponieważ Kamala Harris, jako prezydent, jako kandydatka na prezydenta ze strony demokratów, tutaj bardzo mocno proponuje podciągnięcie dotychczasowej polityki Bidena, co, z powodu, co powodowało bardzo duże dopływy finansowe do. Zielonej energii. I to właśnie spółki związane z zieloną energią najmocniej na tym zyskiwały, szczególnie w obliczu bardzo ciekawej sytuacji ekonomicznej, w której mieliśmy podwyższone stopy procentowe, które zwykle sprawiają, że inwestowanie w nowe technologie, takie jak na przykład zielona energia, zwykle są mniej opłacalne, ale jednak ten stymulujący napływ środków ze strony państwa pomógł spółkom dużo zyskiwać w tym okresie. Natomiast z perspektywy Donalda Trumpa, który chciałby raczej odejść od tej zielonej transformacji oraz tej zielonej narracji może to spowodować zyskiwanie spółek, które tradycyjnie zajmują się klasycznymi źródłami energii, takimi jak przemysł tutaj ciężki czy właśnie węgiel, ropa naftowa. Te spółki mogą zyskać właśnie na wyborze Donalda Trumpa. Co więcej widzimy również też dosyć duże rozróżnienie pomiędzy tym jak mogą zachowywać się spółki związane z motoryzacją? Również, związane, również jest to związane z zieloną transformacją, ponieważ Kamala Harris także chce bardzo mocno położyć nacisk na, na spółki związane, związane z produkcją samochodów elektrycznych, które z perspektywy takich spółek jak na przykład Ford, który zajmuje się klasycznie dalej produkowaniem zwyczajnych pojazdów, a nie pojazdów związanych właśnie z elektryczną transformacją, to w takiej sytuacji zwycięstwo Kamala Kamali Harris może nieco pogorszyć sytuację Forda, który wciąż jeszcze nie jest w stanie tak dobrze przejść na nowe elektryczne pojazdy, co pokazują jego wyniki. Natomiast to, co jest intrygujące, to bardzo mocne wsparcie Ilona Muska dla Donalda Trumpa, ponieważ Elon Musk bardzo mocno związany jest z Teslą. To choć patrząc na to, co proponują kandydaci, można byłoby się spodziewać, że Tesla bardzo dużo by zyskała właśnie na prezydent, prezydenturze Kamali Harris, tak. Jednak bardzo mocne połączenie Ilona Maska z Donaldem Trumpem może spowodować, że właśnie w przypadku zwycięstwa tego drugiego kandydata Tesla może dużo zyskać. Również różnice pomiędzy poglądami kandydatów widać bardzo mocno w przypadku spółek zbrojeniowych. Tutaj w przypadku choć Wydaje się, że Donald Trump bardzo mocno będzie dążył do tego, aby jak najszybciej zakończyć konflikty światowe, przede wszystkim wojnę na Ukrainie, co może negatywnie odbić się na wynikach spółek zbrojeniowych. Tak bardzo mocne podejście Donalda Trumpa do tego, aby wspierać rodzimy rynek i skupić się na tym, co, co jest w Ameryce, może spowodować, że wyniki spółek amerykańskich zbrojeniowych nie stracą na tym, że Donald Trump zostanie wybrany prezydentem Ameryki. W przypadku SP500 szczególnie teraz ciężko wygląda sytuacja, biorąc pod uwagę fakt, że jeśli patrzymy na podwyższoną zmienność z perspektywy właśnie roku wyborczego, możemy się tutaj spodziewać, że to oderwanie od fundamentów, które obecnie coraz mocniej jest widoczne, może się pogłębić, a co za tym idzie, dalsza presja popytowa sprawi, że indeksy dalej mogą wzrastać. Natomiast warto tutaj podkreślić, że znajdujemy się w bardzo newralgicznym poziomie, szczególnie z perspektywy wy sezonu wyników, który za trzeci kwartał obecnie trwa na amerykańskiej giełdzie, ponieważ jak na razie spółki bardzo mocno rozczarowują pod względem wyników. Pokazują te wyniki dużo gorsze niż się można było spodziewać. Znaczy, tutaj w momencie, w którym mówię dużo gorsze, oznacza, że niewystarczająco lepsze niż prognozy całego konsensusu rynkowego, bo dalej 75% spółek, które dotąd pokazały swoje wyniki, pokonały oczekiwania rynkowe. Natomiast warto podkreślić, że jest to najgorszy moment od 2022 roku. Co więcej, warto jeszcze tutaj podkreślić, że Obecnie inwestorzy stawiają bardzo mocno na wzrosty indeksu SP 500, a Długie pozycje ze strony funduszy są największe od, są, są na najwyższych poziomach. Co sprawia, że patrząc na historyczne zachowanie indeksów w takiej sytuacji, doprowadzało to do około 10% przecen na indeksach. Czy to się może wydarzyć po wyborach? Oczywiście ciężko jest to jednoznacznie stwierdzić i raczej przyszłość dopiero pokaże, jak będzie się zachowywał ten indeks. Natomiast warto tutaj podkreślić, że jeśli rozważamy otwarcie pozycji właśnie na indeksach SP 500, to pamiętajmy o tym, że obecnie są one bardzo mocno. Wskaźnikowo narażone na ewentualne rozczarowania, co może doprowadzić do spadków. Cykl prezydencji z perspektywy szczególnie krótkoterminowych inwestorów oczywiście ma znaczenie. Natomiast w momencie, w którym analizujemy ruchy indeksów w trochę dłuższym terminie i dłuższym horyzoncie, to tak jak, jak możemy zobaczyć na to, jak historycznie indeks SP500 się zachowywał, to tam nie ma to aż tak dużego znaczenia. Tam przede wszystkim liczy się to, co leży oczywiście w samym indeksie, a co za tym idzie, fundamenty spółek, czyli to, jak spółki są w stanie do, dowozić wyniki i to, jak spółki są w stanie pokonywać oczekiwania zarówno Rynku, jak i analityków. Także z perspektywy inwestowania w dłuższym horyzoncie czasowym, tutaj aż tak bardzo nie ma to wpływu na to, jak zachowa się indeks z perspektywy polskiej giełdy wybory są troszkę inne niż z perspektywy inwestorów amerykańskich, ponieważ je, z tego co jak na razie wygląda i jak na razie zachowują się inwestorzy, możemy stwierdzić, że rynek obawia się zwycięstwa Donalda Trumpa z perspektywy mniejszych rynków takich jak na przykład rynek polski. I to widzieliśmy w momencie, w którym to prawdopodobieństwo zwycięstwa Donalda Trumpa drastycznie zaczęło rosnąć. Wtedy widzieliśmy też mocne przeceny na polskich indeksach i dalej widzimy, że ten negatywny sentyment na polskich Indeksach się utrzymuje, co jest troszeczkę również oderwane od tego, co pokazują polskie spółki. Na razie wyniki polskich spółek nie są aż tak, aż tak dobre, aby odmienić ten sentyment inwestorów. I wydaje się, że teraz, kiedy inwestorzy coraz bardziej, coraz bardziej zaczynają wyceniać zwycięstwo Donalda Trumpa, to na razie polskie indeksy na tym tracą. Sam debiut żabki można określić dwojako. Z jednej strony z perspektywy inwestorów, oraz z drugiej strony z perspektywy samej spółki, która weszła na giełdę. Zacznijmy od tej drugiej perspektywy, czyli od perspektywy spółki, bo w tym przypadku zdecydowanie można powiedzieć, że debiut był bardzo udany. Zarówno bardzo duży popyt ze strony inwestorów indywidualnych, jak i duży popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych pozwolił zebrać dokładnie tyle kapitału, ile spółka zakładała. Wobec tego możemy stwierdzić, że rzeczywiście. Ten, a to IPO było udane. Co może dodatkowo zwiększyć? potencjał do tego, aby pojawiały się nowe debiuty i zresztą to już teraz widzimy. Wraz z zakończeniem się IPO Żabki coraz więcej spółek chce wchodzić na polską giełdę, chce wchodzić na polski rynek. Co pokazuje siłę polskiego rynku zarówno z perspektywy inwestora, jak i z perspektywy spółek wchodzących na nią. Natomiast z perspektywy inwestorów musimy stwierdzić, że ten debiut był rozczarowaniem. Wobec ogromnych oczekiwań, jakie mieliśmy w stosunku do Żabki, jakie miał cały rynek w stosunku do Żabki, patrząc na ostatnie tak duże IPO, jakim było Allegro, spodziewano się dużo Wyższej zmienności, szczególnie w tych pierwszych sesjach, czego, czego rynek nie dowiózł. Co więcej, bardzo szybko notowania spad, żabki spadły poniżej tej ceny emisyjnej wynoszącej 21,5 zł. Wobec tego ci inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup akcji przed debiutem, zanotowali bardzo szybko straty, jeśli nie sprzedali swoich pozycji w momencie pierwszego wybicia, około 7% w pierwszych godzinach sesji debi debiutowej e, żabki. Natomiast obecnie widzimy lekkie poprawienie sytuacji na kursie żabki, ze względu na to, że żabka zgodnie z przewidywaniami wykorzystała tak zwaną szybką ścieżkę, czyli bardzo mocno, czyli szybsze wejście do indeksu MWIC 40. I to sprawia, że obecnie widzimy większy popyt ze strony inwestorów inw instytucjonalnych, który, którzy zajmują się replikowaniem indeksów, na przykład MWIC 40, co sprawiło, że rzeczywiście te notowania żabki lekko, lekko zyskały. Natomiast w dalszej perspektywie, jeśli spojrzymy na to, jak, jak będzie się zachowywała ta spółka, to pamiętajmy, że obecnie zaczynają coraz mocniej grać pierwsze skrzypce właśnie fundamenty. Więc na razie trzeba będzie najprawdopodobniej poczekać na to, żeby sprawdzić, czy spółka rzeczywiście jest w stanie dowieść tę strategię, którą zaprezentowała w prospekcie emisyjnym i to, co planowała od samego początku. Z perspektywy sektorów na polskiej giełdzie warto zwrócić uwagę na sektor finansowy, który od ostatnio radzi sobie nie najlepiej, a wcześniej stanowił jeden z czołowych paliw wzrostów na indeksach polskiej giełdy. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma siłami, które niejako działają odwrotnie na wyniki. Tutaj przede wszystkim banków, bo to one są największymi spółkami z tego sektora notowanymi na polskiej giełdzie, bo z jednej strony mamy do czynienia z coraz większą wyceną potencjalnej obniżki stóp procentowych, co powinno negatywnie wpłynąć. Na wyniki banków, które i tak były rekordowe za ostatnie lata. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia z coraz bardziej stabilizującą się sytuacją banków, szczególnie wobec jednych z dwóch największych ryzyk, które ostatnio banki brały pod uwagę, tworząc rezerwy w swoich wynikach, czyli kredytach frankowych oraz w związku z rezerwami z wakacjami kredytowymi. Wobec tego z jednej strony mamy takie ryzyka, które ciążyły dotąd na wynikach banków, które stają się coraz mniej znaczące i które okazują się, i lekko przeszacowane, co sprawia, że same wyniki banków są nieco lepsze. Natomiast z drugiej strony, w perspektywie następnego roku czy dwóch, możemy się spodziewać tutaj pogorszenia się wyników banków, a raczej pogorszenia też tej dynamiki w związku ze spadkiem stóp procentowych. Jeżeli jednak spadek stóp procentowych zwiększy na tyle popyt kredytowy, aby wypłaszczyć tę dynamikę i sprawić, że nie będziemy mieli do czynienia ze spadkami, możemy się tutaj spodziewać kolejnej fali wzrostów. Natomiast warto tutaj pamiętać, że cyklicznie banki na samym początku szczegółowo, Szczególnie z, o, z cyklu obniżek stóp procentowych, nie radzą sobie tak dobrze jak w tym otoczeniu wysokich stóp procentowych. Jednocześnie warto tutaj też zwrócić uwagę na segment handlu detalicznego, który ostatnio otrzymał bardzo mocny cios w postaci dużego spadku sprzedaży detalicznej za wrzesień, który pokazał GUS. I w tym przypadku możemy się spodziewać, że rzeczywiście spółki mogą zaprezentować nieco gorsze wyniki, niż oczekiwano. A w przypadku szczególnie tych spółek z handlu detalicznego wyniki były naprawdę bardzo wysoko postawione. Wobec tego, ewentualna rysa na tym obrazie wyników może spowodować mocniejsze spadki.